styczniu bieżącego roku Rada Najwyższa Ukrainy rozpoczęła pracę nad nowelizacją ustawy mającą na celu zliberalizowanie importu materiału szkółkarskiego na rynek ukraiński. Jest to zmiana, która jest bardzo istotna z punktu widzenia ogrodnictwa na Ukrainie, dlatego że obecnie każda odmiana sadownicza, która jest sprowadzana z innych krajów na Ukrainę, musi podlegać ponownej weryfikacji, ponownemu zatwierdzeniu, żeby była dopuszczona na rynek ukraiński. Tą rejestrację na Ukrainie prowadzi tylko jeden instytut badawczy, który, jak sami ogrodnicy oceniają, jest dosyć powolny i niewydolny. W związku z tym od wielu lat postulują, aby coś zmienić w tym zakresie, aby większe ilości materiału szkółkarskiego z innych krajów mogły wpływać na rynek ukraiński. Jednocześnie materiał, który jest dostępny na rynku ukraińskim, sami producenci owoców oceniają, że jest niewłaściwej jakości. Uważają, że jest niewyrównany i powoduje, że produkcja na jego bazie nie spełnia wysokich wymagań współczesnego rynku. W związku z tym zmiana, która jest teraz procedowana, jest dużą szansą dla rozwoju ukraińskiego ogrodnictwa. Sam projekt, ponieważ jest przedłożony przez Radę Najwyższą, czyli organ rządowy, i jednocześnie jest dosyć prosty, jeżeli chodzi o konstrukcję prawną, wydaje się, że zostanie dosyć szybko przyjęty i powinien wejść w życie. Oznacza on, że w tym momencie materiał szkółkarski, drzewa, sadzonki czy krzewy będą mogły być sprowadzane na Ukrainę bez żadnych dodatkowych dokumentów, o ile będą miały dokumenty kraju pochodzenia. W tym momencie ukraińscy producenci liczą na to, że będą sprowadzać duże ilości wysokiej jakości materiału szkółkarskiego z krajów Unii Europejskiej, ale też innych krajów. Będzie to gwarantowało nie tylko jakość samych sadzonek i późniejszej produkcji, ale też umożliwiało sprowadzanie tych odmian, które są najbardziej pożądane na rynkach międzynarodowych. W tym momencie należy oceniać, że ta zmiana powinna dosyć szybko wpłynąć na poprawę struktury produkcji na Ukrainie. Z jednej strony będzie to wpływało na rynek krajowy, ponieważ obecnie na Ukrainę są importowane duże ilości owoców, szczególnie do sieci detalicznych typu supermarkety i dyskonty, dlatego że tamtejsi zakupowcy twierdzą, że nie są w stanie takiej ilości materiału zakupić na rynku krajowym na Ukrainie. Te ilości, te owoce są przeważnie importowane z krajów Unii Europejskiej. W związku z tym to podniesienie jakości produkcji powinno wpłynąć na większe wysycenie dostępności produkcji z rynku krajowego. Jednocześnie zwiększenie wolumenów produkcji wysokojakościowych owoców będzie oznaczało, że ukraińscy producenci będą mogli zwiększyć ekspansję na rynki krajów trzecich i tam konkurować już bezpośrednio z produkcją z innych krajów, w tym Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Wydaje się, że z tej zmiany powinni się za to cieszyć szkółkarze, zarówno polscy, jak i europejscy, ponieważ bazując na tej liberalizacji podejścia, będą mogli sprzedać duże ilości swojej produkcji właśnie na rynek ukraiński.